Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Państwa na świeżo wyremontowane Rondo Czyżyńskie w Krakowie. Przyczynił się do tego list od pana Włodzimierza. List jest krótki, więc przytoczę go w całości. Od ponad 20 lat codziennie skręcam w prawo z Alei Jana Pawła II w Aleję Pokoju na Rondzie Czyżyńskim. Czy teraz po przebudowie mogę skręcać także przy czerwonym świetle? Pyta pan Włodzimierz. No, gdyby był czerwony sygnał w sygnalizacji świetlnej, to oczywiście nie. Ale na tym kierunku, o którym mówi pan Włodzimierz, sygnały świetne dotyczą tylko kierunku wjazdu na rondo, na wprost, względnie powiedzmy w lewo, zawracanie, jazda wokół wyspy. A my tutaj omijamy jakby to rondo. Jadąc w prawo, nie jedziemy do sygnalizacji świetnej, tylko mamy łącznicę do Alei Pokoju, czyli taką jakby odnogę i jej światła nie dotyczą. Czyli może pan spokojnie, panie Włodzimierzu, skręcać bez oglądania się na sygnały świetne. No zaraz to pokażemy. No to zobaczmy, jak skręca się w prawo z Jana Pawła w Aleję Pokoju. No skręca się po prostu tak, panie Włodzimierzu. Te światła pana nie dotyczą. To pan Włodzimierz martwi się, że na czerwonym jedzie. Nie, czerwony jest do jazdy na wprost, a tutaj utworzono osobny pas do skrętu w prawo. Tak, przed chwileczką na innym skrzyżowaniu. Także te światła nas nie dotyczą. My tutaj jedziemy tak na skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej i mamy tak zwany pas włączania. Nie chodzi o włączanie się do ruchu, tylko o możliwość wjechania na to skrzyżowanie, możliwość dalszej jazdy poprzez zmianę pasa ruchu. Kierowcy często mają kłopot na nowym rondzie czyżyńskim z takim skrętem, kiedy mają do skrętu dwa pasy, a później robią się im trzy pasy. Oni się wtedy gubią. No po to są linie prowadzące i tutaj na rondzie czyżyńskim mamy na dwóch kierunkach właśnie taką sytuację, jadąc Jana Pawła, czy to od placu centralnego, czy to od centrum miasta, mamy właśnie to przejście z dwóch pasów na trzy. Są po prostu dwa pasy do skrętu w lewo. I potem są trzy, no bo skrajny lewy będzie dalej do jazdy wokół centralnej wyspy, a dwa wyprowadzają ruch, czy to w Bińczycką, czy to w Aleję Pokoju. No i wtedy pilnujemy tej linii prowadzącej, albo inaczej mówiąc, ci, którzy jadą środkowym pasem, drugim do lewoskrętu, tym bardziej zewnętrznym, mają skończyć na skrajnym zewnętrznym, przy krawężnikowym pasie, czy to na Alei Pokoju, czy na Bińczyckiej. Natomiast ci, którzy jechali lewym pasem do skrętu, zaczynali ze skrajnego lewego, no to albo dalej będą w skręcie, czyli jakby wykonają manewr zawracania, albo pojadą na ten pas drugi od prawego krawężnika w kierunku czy to Bieńczyckiej, czy to Alei Pokoju. Proste, jest linia prowadząca, trzeba tylko uważać. Kierunek Jana Pawła II, Aleja Pokoju, ale od strony placu centralnego Aleja Jana Pawła II i jedziemy w Aleję Pokoju. I tak jak zapowiadałem, będą tutaj dwa pasy do skrętu. Czyli pilnujemy swojego pasa, uważamy, jak przebiega linia prowadząca. No to ja pojadę prawym, bo dwa pojazdy na lewym, to ja na prawy. Do skrętu w lewo, nawet trzy pojazdy, jak się okazało, na lewym. Wypełniamy to miejsce. No i będziemy celowali gdzie? Proste. Do prawego krawężnika, obwiedni ronda. Czyli szerokim łukiem, popatrzmy, linia prowadząca i celujemy. O, tutaj, 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 prawda? I tak pojedźmy, żeby nie pojechać za bardzo po skosie, bo wtedy ci obok nas nie mają się gdzie zmieścić. Także szerokim łukiem wypuśćmy przód pojazdu aż do samego krawężnika. I kierunkowskaz już niepotrzebny, nawet jakby się nie zgasił, bo jeszcze mamy koła w skręcie, to zgaśmy go, żeby nie mylić. Teraz już, no tylko nie śpijmy, proszę Państwa, nie śpijmy. No ten przed nami, popatrzcie Państwo, kończy się światło. Widzicie Państwo, co robi takie jedno przeoczenie? Kierowca tego Opla Astry, który jest przede mną, no spał, zamiast uważać. I być może zostawił kogoś na koronie skrzyżowania. No to teraz Jana Pawła II w lewo, w Bieńczycką. No i mamy wykroczenie drogowe z lewego pasa na prawy, bez kierunkowskazu. Przecież ten prawy jest do zajęcia przez tego, który będzie jechał obok. Dobrze, tam nikt w tym momencie nie jechał, no bo by doszło do kolizji. Fatalnie, proszę Państwa, co Wy robicie? I tu uwaga. Są dwa pasy ruchu na wlocie. Podobnie jak z przeciwnego kierunku, ponieważ prawy jest bardziej obciążony pojazdami, wybieramy lewy, będą mniejsze korki.
z tego lewego moglibyśmy też zawrócić, ale my pojedziemy w lewo. I teraz patrzmy, żeby skończyć na właściwym pasie. A szczególnie muszą patrzeć ci, którzy jadą obok nas, którzy mają skończyć, popatrzcie Państwo, tutaj jest domalowana linia prowadząca, o, mają skończyć na prawym pasie. A teraz bacznie patrzę, czy przypadkiem komuś nie przyjdzie do głowy pojechać inaczej. No właśnie, tak. Tak, tutaj należy jeździć. Gdybyśmy zawracali to na tamten pas, jak w lewo to na ten pas, a ci, którzy jadą ze środkowego, muszą skończyć na pasie przy krawężniku, daleko od wyspy. Tak ich prowadzi linia prowadząca i proszę to stosować. No a teraz błąd przeciwny. Opel Astra z prawego pasa ląduje na środkowym. On ewentualnie wybroniłby się, kierowca tego pojazdu, od mandatu, mówiąc, że on zmienił pas. Bo miał cały czas lewy kierunkowskaz, więc najpierw był na zmianę kierunku jazdy, a potem na zmianę pasa. Ale czy tak było naprawdę? Nie wiem. Czy się oglądnął, bo przecież jeszcze trzeba sprawdzić, czy można zmienić pas. No na szczęście znowu nie dochodzi do kolizji, bo ruch nie był tak duży. Akurat ten pas był wolny. Ale przecież taka jazda skończy się kolizją. Dlaczego my nie uważamy? Dlaczego my nie patrzymy, jak prowadzi linia? Dlaczego my nie rozliczamy tych pasów? A czy inne skręty na nowym rondzie czyżyńskim mogą być równie skomplikowane dla wielu kierowców? To wszystko może być skomplikowane, ale mam nadzieję, że jeśli do skrętu jest jeden pas, a z Bieńczyckiej w lewo, czy z Alei Pokoju mamy do skrętu jeden pas, to wiemy, że możemy ukończyć na dowolnym pasie. Tylko albo wąskim łukiem jedziemy na jeden pas, taki tor jazdy zajmujemy, albo szerokim łukiem wypuszczamy, jedziemy na inny pas. Lewoskręt z Alei Pokoju w Jana Pawła II. Tutaj nic się nie zmieniło, proszę Państwa. Mieliśmy jeden pas do skrętu w lewo i tak mamy. I potem droga na Obwiedni Ronda, jezdnia na Obwiedni Ronda rozwidla się aż na cztery pasy ruchu. Dwa są skierowane do zawrócenia w Aleję Pokoju z powrotem, a dwa prawe do jazdy właśnie tam, gdzie jedziemy. Czyli celujemy albo na jeden, albo na drugi pas, w zależności od zajętości tych pasów. Bo zobaczmy, gdzie pojedzie to Uno. Jedzie na skrajny prawy, no to ja obok. Mniej szerokim łukiem na ten pas. O właśnie. Starajmy się nie zająć więcej miejsca na jezdni, niż jest to niezbędnie konieczne. Apelujemy o to ciągle. Szanujmy miejsce na jezdni. Myślmy partnersko. Myślmy o wykorzystaniu miejsca dla jezdni pod kątem również innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli jedziemy z Bieńczyckiej, więc szerokim łukiem skrajnie do prawo krawężnika, chcąc wjechać na prawy pas Jana Pawła w kierunku Placu Centralnego, albo mniej szerokim i wtedy wyjedziemy na lewy. Czyli tutaj mamy zajęcie pasa zależne od toru jazdy, ale możemy pojechać albo na ten pas, albo na ten. Mamy wybór. Natomiast przy tym pierwszym elemencie, gdzie są te linie prowadzące, przy tych wcześniej omówionych skrętach nie mamy wyboru. Pilnujemy swojego pasa. W zależności od tego, który wybraliśmy na początku, to już cały czas tym pasem kontynuujemy jazdę. To wybierzmy się jeszcze na skrzyżowanie ulic Powstańców Wielkopolskich i Kuklińskiego. Prosi nas o to pan Kamil, który też zauważył, że kierowcy mają tam problem, zupełnie się gubią. Pan Kamil pisze nawet, że często dochodzi na tym skrzyżowaniu do sprzeczek, używania klaksonu, upominania, kto ma rację. Bardzo proszę o wyjaśnienie tego skrzyżowania. Prosi pan Kamil. O zgrozo z tymi klaksonami i tym brakiem orientacji, tą dezorientacją. Tutaj jest problem podobny jak z Jana Pawła II na rondzie Czyżyńskim w Bieńczycką, albo odwrotnie w kierunku Alei Pokoju. Mianowicie mamy dwa pasy do skrętu. Zaczynamy albo z prawego do skrętu, albo z lewego do skrętu. Jeśli jesteśmy na tym pasie, na którym jestem teraz, czyli prawym do lewoskrętu, jedziemy do prawego krawężnika, tam skończymy, czyli ten lewoskręt zakończymy na pasie przy prawym krawężniku, na prawym pasie Klimeckiego. Proste, tylko uważajmy. A ten lewy służyć nam również mógłby do zawrócenia w konsekwencji, ale na razie z obydwu wykonujemy lewoskręt i pilnujmy tutaj swojego miejsca. Czyli jedziemy szeroko, jest tutaj linia prowadząca, prawda, i musimy wylądować na tym prawym pasie. Nie można inaczej. A jak byliśmy na lewym, to lądujemy na lewym pasie. Jeżeli chcemy zawracać, to musimy zacząć z lewego. Jeśli chcemy w lewo, to możemy wybrać albo z lewego, albo z prawego. Prawy kończy się przy krawężniku, lewy na środku i wtedy wyjedziemy bez problemu. Nie będzie tych klaksonów, o których pan pisał. Tutaj radzimy, jeżeli ktoś chce jechać w lewo i sprawnie wyjechać w Klimeckiego, to niech jedzie prawym, bo właśnie ten lewy się bardziej blokuje, no bo tu są zawracający, skręcający w lewo i jeszcze ci, którzy nieodpowiedzialni z drugiej strony wjechali na skrzyżowanie. Czyli łatwiej będzie z prawego. Jeszcze raz apelujemy przy okazji, nie wjeżdżajmy na skrzyżowania bez możliwości ich opuszczenia.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.